Tymczasowy premier Izraela Benjamin Netanyahu i jego główny rywal w wyborach Benny Gantz porozumieli się w sprawie utworzenia kryzysowego rządu koalicyjnego. Ma on zakończyć ponad rok politycznego impasu w kraju. Według umowy oskarżony o korupcję Netanyahu zagwarantował sobie kontrolę nad mianowaniem sędziów oraz saneksję Doliny Jordanu już w czerwcu. Likud i Niebieskobiali uzgodnili podział stanowisk ministerialnych w rządzie, którego kadencja ma wynieść trzy lata. Jako pierwszy przez półtora roku funkcję szefa rządu będzie sprawował Netanjahu. Umowa przewiduje, że żaden z premierów nie może usunąć z rządu ministra wywodzącego się z przeciwnego bloku. Co istotne, jeżeli Sąd Najwyższy pozbawi oskarżonego o korupcję Benjamina Netanyahu stanowiska szefa rządu, wówczas rozpisane zostaną nowe wybory. Uniknęliśmy czwartych wyborów. Umowa koalicyjna zakłada przyłączenie do rządu innych partii, ale tylko za pośrednictwem Likudu lub Niebiesko-Białych. Jako, że Likud ma 36 miejsc w parlamencie, a Niebiesko-Biali 15, obie partie nie tworzą większości, do której potrzeba 61 deputowanych. Na poprawę sytuacji w państwie z nadzieją oczekują mieszkańcy. Myślę, że utworzenie koalicyjnego rządu kryzysowego to najlepsze rozwiązanie, ponieważ mamy obecnie ponad milion bezrobotnych, a większość firm znajduje się w trudnej sytuacji, dlatego w tej chwili musimy mieć rząd. Utworzenie nowego rządu otwiera przed Izraelem dwie nowe możliwości w sprawie autonomii palestyńskiej. Wariantem pierwszym jest uzgodnienie i ogłoszenie swojego zaangażowania w podpisanie porozumienia pokojowego. Drugą opcją, jak dodał palestyński negocjator, jest pójście drogą dyktatury i aneksji. Jeśli byłaby to aneksja i dyktatura, oznaczałoby to, że rząd zabiłby każdą perspektywę wynegocjowania porozumienia między Palestyńczykami i Izraelczykami i byłby w pełni odpowiedzialny za upadek całej idei pokoju. Wcześniej swój plan dla porozumienia Izraela i Palestyny przedstawiły Stany Zjednoczone.